To jest studio w Polsce.pl, magazyn Wieża Bab. Dorota Łosiewicz, witam państwa bardzo serdecznie. Naszym wakacyjnym gościem jest dzisiaj Dominika Ziemnicka, wokalistka jazzowa, estradowa, instruktor wokalny państwu, znana już jako Domi Jun, bo byłaś już naszym gościem w studiu. Pracujesz między innymi w szkole musicalowej przy Teatrze Roma. Szkoła nazywa się Fame. Ale jakie masz doświadczenie w edukacji muzycznej dzieci? Bo to jest nasz dzisiejszy temat. O edukacji muzycznej dzieciaków porozmawiamy. Moja edukacja muzyczna dzieci jest bardzo wszechstronna i bardzo rozległa, ponieważ, tak jak słusznie wspomniałaś, dotyczy szkoły, w której pracowałam już jakiś czas temu. Natomiast w międzyczasie pojawiły się inne szkoły muzykalowe, bo są to w tej chwili instytucje bardzo modne i bardzo na czasie. Ponadto jestem jurorem w różnych i wielu konkursach wokalnych, przesłuchaniach, przeglądach, więc to spektrum pedagogiczne tej aktywności zawodowej jest naprawdę bardzo szerokie. Organizuję warsztaty wokalne, jestem zapraszana jako instruktor na warsztaty wokalne, więc wszystko, co ma związek z przekazywaniem, z dzieleniem się wiedzą z dziećmi, jest tutaj. Swojego syna już uczysz śpiewu, czy jeszcze za wcześnie? Nie, ja staram się od niego uczyć tych wysokich dźwięków, które czasami w przypływach emocji z siebie wydaje. Więc. Dobra, czy to prawda, że każde dziecko można nauczyć śpiewu, bo od kilku osób słyszałam taką opinię, że nie ma czegoś takiego, że ktoś nie ma słuchu. Jak tylko edukacja jest odpowiednio wcześnie zaczęta, to każdy może się nauczyć śpiewu. Ja się nigdy nie nauczyłam, więc czy to jest prawda? Czy każdy ma słuch? Oczywiście mówimy w cudzysłowie o tym słuchu muzycznym, prawda? Że każdy ma tak zwane ucho. No więc nie. Uważam, że każdemu dziecku trzeba i należy dać szansę, jeżeli przejawia inklinację i przejawia chęć do śpiewania. Później oczywiście czas, kilka nawet pierwszych lekcji weryfikuje to, czy to dziecko rzeczywiście ma ten tak zwany słuch muzyczny i czy jest predestynowane do dalszej pracy i do ewentualnie zawodu wokalisty, no właśnie, artysty. A jak to sprawdzić w takim razie? Jak to sprawdzasz na lekcjach? Bo załóżmy, że dziecko, tak jak mówisz, ma inklinację, ale rodzeństwo mówi: o matko, tylko nie śpiewaj. To może jednak nie ma słuchu. Tak rodzeństwo. Nie ma. Jak to sprawdzić, jak to się weryfikuje? Znaczy to bardzo proste, po prostu jest pierwsze spotkanie, jest seria zadań muzycznych, zadań wokalnych, muzycznych ogólnie, rytmicznych, które po prostu weryfikują to rzeczywiście bardzo sprawnie, czy dziecko jest w stanie powtórzyć pewne schematy melodyczne, rytmiczne. Oczywiście, kiedy jest w stanie to zrobić, sprawdzamy dalej, czy jest w stanie coś od siebie już dodać na pewnym etapie wiekowym, więc to jest taki temat rzeka, w jaki sposób można to weryfikować. Natomiast nauczyciel od emisji, od głosu, od w ogóle ogólnie zajęć wokalnych bardzo będzie doskonale wiedział, jak ma taki materiał sprawdzić. Czyli jesteś w stanie po jednej lekcji powiedzieć: dobra, pracuj, albo słuchaj, może byś porecytowała wiersze na przykład. Tak, staram się zawsze być bardzo dyplomatyczna. Przyznaję, że mam kilku takich uczniów, którzy mają tak ogromną w sobie pasję i radość śpiewania, że nawet jeżeli ta piosenka jest wykonywana, nieważne od tonacji, w ich własnej tonacji na trzech dźwiękach, całość, to naprawdę staram się, żeby nawet w różnych przedsięwzięciach dać im funkcję ozdobną na tej scenie, ale oni czują się częścią tej socjety wokalnych, więc uważam, że absolutnie w takich przypadkach nie można podcinać skrzydeł, bo są to dzieci. Co innego, jeżeli mówimy o tych już takich wyrośniętych dzieciach, mam na myśli 17-18-latków, którzy już precyzują swoje plany pod kątem przyszłości, wybierając akademie teatralne bądź inne akademie artystyczne, i wtedy rzeczywiście tu już jest zero-jedynkowe działanie i moje opinie. Natomiast dzieci przede wszystkim mają mieć z tego, czerpać z tego radość. A jeżeli są uzdolnione, no to rzeczywiście to możemy już w tym momencie przekładać na konkursy i starać się światu ich jakoś tam przybliżyć i pokazać. A w którym momencie zdecydować o tym, jaka forma edukacji muzycznej byłaby dla dziecka najlepsza? Na to również składa się wiele czynników. Przede wszystkim, czy jest to fascynacja dziecka muzyką klasyczną, tak bardzo ogólnie rzecz ujmując, czy jest to muzyka taka rozrywkowa, ładnie nazywając to estradowa, czy interesuje go gra na instrumencie, czy śpiewanie. Jeżeli gra na instrumencie, no to i to szkoła muzyczna jest najbardziej takim moim zdaniem właściwym punktem wyjścia, ponieważ w szkole muzycznej nabywamy obycia
z muzyką tak bardzo szeroko pojętą, czyli z poznajemy nomenklaturę muzyczną, poznajemy podstawowe zasady muzyki. To naprawdę dla instrumentalisty jest to absolutnie niezbędne. Nawet jeżeli swoją przyszłość później zwiążę z muzyką właśnie estradową. Natomiast jeżeli chodzi o wokalistów, no to nie ma jako takiego szkoły, w szkole muzycznej przedmiotu jak śpiewanie. Nie mówię o kształceniu słuchu, nie mówię o śpiewaniu w chórze. Mówię o tym, czym dzieci się interesują. Czyli teraz, to trzeba indywidualnie. Czyli tak, to jest indywidualna nauka. I powiem taki przykład. Ostatnio przyszła taka dziewczynka, która powiedziała, że zaśpiewa Adele. Dziewczynka ma 10 lat, więc byłam bardzo ciekawa tego, a już znam kilka takich przypadków śpiewania Whitney Houston i Adele w tym wieku, ale muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, bardzo zaskoczona jej dojrzałością i ona była perfekcyjna w swojej nieperfekcji, naprawdę nieperfekcyjności, ponieważ pokazała bardzo dużą dojrzałość, śpiewała bardzo czysto, jak na swój wiek naprawdę świetnie zinterpretowała ten dany utwór, który przedstawiała. Dlatego edukacja muzyczna, jeżeli instrument, to absolutnie szkoła muzyczna, a jeżeli taki wokal, który pod wpływem teraz różnych tych talent showów i programów, które mamy w mediach, popychają dzieci do tego śpiewania, to wtedy zajęcia indywidualne. No właśnie, tych talent showów jest coraz więcej, są talent showy dla dzieci. Dzieci mogą gotować, mogą śpiewać, wszystko mogą robić, mogą tańczyć. Tak, tylko pytanie, czy to zwiększa popyt właśnie na lekcje muzyki? Na pewno, tak jak taniec z gwiazdami zwiększył popyt na zajęcia taneczne, na chęć w ogóle obcowania z tą materią. Tak samo wszelkie talent show pchają dzieci w tę spiralę medialną. Ale przychodzą dzieci i mówią, że albo ich rodzice, że chcą się nauczyć śpiewać, czy przychodzą i mówią, chcę wystąpić w Voice Kids, proszę mnie do tego przygotować. Dwie opcje, z czego niestety przeważa druga. Aha. Z czego niestety czyli, przeważa druga. Pod kierunkiem, tak, w kierunku castingu. Zdecydowanie, castingi, reklamy i rzeczywiście wszystkie te showy są bardzo tutaj obstawiane przez zarówno przez dzieci, no i również w dużej mierze przez rodziców. No właśnie, a czy marzenia dzieci pokrywają się z marzeniami rodziców, czy dzieci realizują raczej marzenia rodziców? O, to jest trudne pytanie, czy dzieci realizują marzenia rodziców. Znaczy dzieci poddają się oczywiście rodzicom, bo mówimy, tak domyślam się, że mówimy o tej kategorii dzieci 8-15, więc to są jeszcze istoty, które są naprawdę jak ta plastelina, można ulepić na wiele sposobów. Są dwie kategorie rodziców, może tak rozróżnię. Są rodzice, którzy rzeczywiście mówią, ja się w to nie mieszam, dziecko ma być zadowolone, ma śpiewać to, co pani uzna za stosowne. I ma wygrać casting. To ta druga opcja. To ta druga opcja właśnie, która przychodzi i mówi, że nie, piosenka nie będzie taka, żadna polska, żadna prosta, żadna z kategorii tam 12 lat. Ma być Whitney Houston, ma być Celine Dion i cała plejada div. No i najlepiej, gdyby casting właśnie był wygrany. Tak. No i co robisz? I wtedy uczysz tej Whitney serdecznie Houston? Pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. Ale nie przyjmujesz na lekcję, tak? Nie, no nie. Mierzę się najpierw z materiałem, tak? Bo czasami można niepotrzebnie gdzieś tam się ustosunkować. Trzeba dać szansę i przesłuchać dziecko. Rzeczywiście, tak jak mówiłam na wstępie, bardzo szybko weryfikuje się, czy ta Whitney Houston jest osiągalna, przynajmniej nawet w zakresie dziecięcej interpretacji, tak? Czy nie? I mi ostatnie zaskoczenie właśnie była ta Adele, ale no, ale raczej ja jestem sceptycznie nastawiona, ponieważ każda kategoria wiekowa ma swój fantastyczny repertuar, z którego powinniśmy czerpać, bo też chciałabym zauważyć jako nauczyciel, mianowicie to, że na piosence, ja nie uczę jedynie piosenki, na piosence pokonujemy całą masę i rozwiązujemy całą masę problemów emisyjnych, wokalnych, które później rozwiązane powodują, że kolejną piosenkę możemy szybciej opanować. Na tym polega właśnie kształcenie warsztatu. Bardzo nie lubię uczenia się piosenki po prostu na małpiego, czyli nauczyć, następna, pozostając w tych samych problemach przy kolejnym repertuarze, to nie na tym ma polegać. Czyli generalnie lepiej, żeby dzieci zaczynały od dziecięcego stosownego do danego wieku, tak? Ja sobie przypominam, tylko nie pamiętam, czy to był casting, czy to już czy to były przesłuchania w ciemno, ale na jednym z Voice of Kids pojawiła się Meluzyna, czyli
zasłuchuje się w ciągu ostatnich tygodni. Perfekcyjnie. To był dobry wybór piosenki do głosu. Ja nawet pamiętam, kto to śpiewał. Chyba Nela Zawadzka, o ile się nie mylę. Tak coś mi świta. Znaczy tak, do głosu tej dziewczynki jak najbardziej stosowny repertuar. Dziewczynka wszystkich poraziła swoim rzeczywiście takim bardzo dziecięcym wyglądem. To taka niska, drobniutka dziewczynka. Natomiast rzeczywiście otworzyła się paszcza lwa i te dźwięki w tym repertuarze zabrzmiały no fantastycznie, taki w zasadzie oksymoron, tak? Wątłe ciałko i niesamowity wolumen głosowy. Więc tak, jak najbardziej. To jest z Akademii Pana Kleksa przecież piosenka zaczerpnięta. Natomiast podkreślam, każdy uczeń powinien mieć repertuar dostosowywany indywidualnie. Raz, do kategorii wiekowej, drugie, do swoich możliwości wokalnych. A jakimi sukcesami twoje dzieciaki się mogą pochwalić? Edukowane przez ciebie. Edukowane dzieciaki. Bo syn to może jeszcze za wcześnie na sukcesy. Znaczy, jedna dziewczynka, to tak powiem o najświeższych może, dobrze? Jedna dziewczynka lat licząca, 18, niespełna 19, teraz znalazła się już w finale w Tarnobrzegu, bardzo znanego. Wygraj sukces, to też jest sukcesem konkursu Wygraj sukces, którego tutaj autorem jest pan Jarosław Piątkowski. Przyznaję, że jeden z fajniejszych konkursów, ma już bardzo, bardzo 20-paroletnią tradycję i rzeczywiście widzę, że te dzieci czują i prestiż wystąpienia w tym konkursie, więc uważam, że dostanie się do ścisłego finału jest jakimś sukcesem. Później z innej kategorii wiekowej, czyli minus 10 lat, to jest 8, Józio, którego będziemy mogli podziwiać na scenie Teatru Buffo w Piotrusiu, w Sztuce Piotruś Pan, więc to też jest sukces, że ten chłopiec mimo swojej na początku takiej opornej postawy, bo nie jest to najłatwiejszy repertuar, udało mu się przejść i tutaj podbić serce osób, które były na castingu. Co jeszcze z sukcesów? No jest dużo właśnie, mówię, przeglądów, konkursów większych, o większej, mniejszej randze. Twoje dzieci biorą udział? Tak, ale tylko wtedy, kiedy chcą. Ja zawsze podkreślam, że jestem panią od emisji. Czyli ja uwielbiam kształcić warsztat, pomagać rozwiązywać pewne problemy, które pojawiają się podczas śpiewania. Natomiast konkursy to jest tak, niechętnie wchodzę w tę materię, bo wiadomo, konkursy wiążą się z rywalizacją, z czasami różnymi niespełnionymi oczekiwaniami, a konkurs konkursowi nierówny. Natomiast jeżeli jest do tego zdrowe podejście dziecka, jak i rodzica, to... No właśnie, a jak to jest z tym zdrowym podejściem? Bo rzeczywiście tych talent showów ostatnio jest sporo. One więcej korzyści z nich jest, czy więcej szkód dla dzieci, dla społeczeństwa, dla edukacji muzycznej? Czy można talenty produkować tak na masową skalę i czy potem jest miejsce dla tych talentów? Te wszystkie showy się mnożą, czyli można produkować te talenty. Tylko co potem z tymi dziećmi, nie? Czy im też to znaczy, jakoś ja nie chcę tu tak się odpowiadać, podcinać skrzydeł tym, którzy na przykład chyba tydzień temu byli właśnie w przesłuchaniach do Voice Kids chyba, tak dla dzieci. Castingi do kolejnej edycji. Tak, właśnie się zakończyły tydzień temu i cóż mogę powiedzieć, no, ja nie jestem entuzjastką tego typu programów, ponieważ rzeczywiście jest jedna edycja, później kolejna edycja, kolejna, zapominamy o tych osobach z pierwszej edycji. Są osoby, które gdzieś tam przez jakiś czas potrafią się utrzymać na fali, mimo kolejnych edycji, kolejnych laureatów. Natomiast no, jest to bardzo ciężka sprawa. Ja też właśnie a propos sukcesu, pamiętam kiedyś pracowałam i współpracowałam z Magdaleną Welc. To jest przezdolna dziewczynka, która wygrała jedną z pierwszych edycji Mam Talent. Dziewczynka, która też pamiętam śpiewała bardzo dojrzałe piosenki Michała Bajora, wtedy będąc, nie wiem, metr może 40 mając, niespełna. W tej chwili jest już piękną, młodą damą. Wiem, że współpracowała z panem Piotrem Rubikiem. Co dalej z tego wyjdzie, zobaczymy, ale czy, jest to trudne. Dzieciom to nie szkodzi, jak tak wcześniej się je wpycha w świat show biznesu, który, jak wiemy, jest bardzo drapieżnym i okrutnym bezwzględnym światem. Czy to nie jest, sama się o tym przekonałaś zresztą, ale o tym rozmawiałyśmy poprzednio. Ja mam się dobrze, ale to tylko dlatego, że już jestem dorosłą dziewczynką i rodzice gdzieś tam zaszczepili mi ten taki kręgosłup moralny i taki duży, duży dystans. Duży dystans. I myślę, że dystans to jest słowo klucz. Jeżeli rodzice, to tak jak z jedzeniem cukierków.
do wszystkiego, jeżeli to nie będzie w nadmiarze, jeżeli do tego będzie rozsądne podejście i zęby będą wyszczotkowane, mówię o tym, bo to jest bliskie teraz moim zagadnieniom macierzyńskim, to oczywiście nic nie zaszkodzi. To będzie jakaś tam tymczasowa przyjemność i nic się nie stanie. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest ta ogromna presja ze strony rodzica i nieraz niestety miałam takie... Będąc na przykład członkiem jury, takie doświadczenie, że schodzi dziewczynka ze sceny, mama krzyczy, a czemu tak zaśpiewałaś, albo ty się tak na mnie patrzyłaś, i zaczyna się jakaś cała wymiana niesympatyczna, no to nie, to jest bardzo destrukcyjne, to zarówno dla obu stron. Pytanie tylko, czy takim maluchom można dystans wszczepić? Tak, do tego a to jest na to jeden środek. Jesteś... Zaśpiewałaś przepięknie, przepięknie się uśmiechałaś, jesteśmy tutaj dla zabawy. Następnym razem na pewno wyjdzie, nawet jeżeli teraz nie wyszło. Mhm. Uśmiech i dobre słowo i przytulanie to jest antidotum na wszelkie konkursy, nawet te. A łatwo w ogóle oceniać dzieci, bo właśnie skończyłaś castingi wśród dzieci w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki. Macie supportować Sound and Grace. Tak. Ulubiony polski zespół. Czy trudno jest porównywać, oceniać? Nie, jest dużo łatwiej i prościej niż dorosłych. Z tego względu, że dzieci są bardzo szczere. U nich te emocje, tam nie ma żadnego teatru, nie ma żadnej gry. Dzieci po prostu przychodzą, w ich oczach się widzi, czy jest jakaś maniera, czy jest to zwykła pasja i radość z tego i rzeczywiście chęć uczestniczenia w jakimś przedsięwzięciu. Więc nie, takie castingi właśnie organizowane dla dzieci są naprawdę czystą przyjemnością. Ale nie boli cię to, jak musisz dziecku powiedzieć, słuchaj, no... Jednak nie ty, jednak nie teraz. Boli mnie to, jeżeli mam, nie powinnam tak mówić, ale boli mnie to, jeżeli mam ograniczenia liczbowe, ale jeżeli nie mam tych ograniczeń, a scena jest całkiem pojemna, to staram się również stosować to, o czym wcześniej powiedziałam, czyli są różne funkcje występu na scenie. Są osoby, które są bardzo blisko mikrofonu, są te, które są nieco dalej. Wiemy doskonale, o czym mówimy, są te, które muszą się również poruszać i ładnie prezentować, więc... Staram się, żeby to, jeżeli castingi, właśnie to zależy, czy to są takie naprawdę bardzo rygorystyczne castingi, które mówią, nie, mamy 10 miejsc, czy są to takie castingi na zasadzie, że trzeba się zaprezentować, a później właśnie te role jakoś tam dopasować do poszczególnych osób. Jeżeli trzeba odrzucać, tak, to jest nieprzyjemne, ale to naprawdę można zrobić w bardzo dyplomatyczny, serdeczny sposób, nie gasząc tej radości, a wręcz zachęcając do kolejnych przedsięwzięć. Ja właśnie przy Voice Kids bałam się, że to będzie problem, to znaczy odrzucanie dzieci, ale jury sobie tam świetnie poradziło, naprawdę fajnie z tymi dziećmi, prawda, rozmawiali, że zapraszamy cię za rok, jeszcze troszkę popracuj. Nie mamy twojego telefonu, ale zadzwonimy. Nie, tak, nie, mi się wydaje, że to takie nie, było optymistyczne, to tak, bardzo to fajnie. To tak działa do dorosłych, ale dla dzieci rzeczywiście biorę te telefony. Powiedz jeszcze, kiedy pojawiają się i czy w ogóle problemy z dyscypliną, na którym etapie rozwoju masz? Na zajęciach, z dyscypliną na zajęciach. Czy ty masz w ogóle jakieś problemy ze swoimi uczniami? Nie. Woda sodowa mi na przykład nie uderza do głowy. A, woda sodowa. To czasami tym starszym może już czują, że tak tyle wiedzy posiedli, że rzeczywiście. Nie, natomiast jeżeli chodzi o dyscyplinę, to myślę, że jest to kwestia ustalania na samym początku relacji uczeń, nauczyciel, i to oczywiście nie oznacza, że jakichś sztywnych zachowań, nie, nie, można być bardzo otwartym, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, natomiast ta relacja pomaga rzeczywiście utrzymać ten, znowu pojawia się słowo klucz, dystans, który powoduje, że dziecko ma radość czerpania wiedzy, a ja z kolei mam swobodę przekazywania tej wiedzy, bez zakłóceń, jakkolwiek to brzmi. A jest jakaś jedyna słuszna metoda nauki śpiewu? Tak, robić to zgodnie z poszanowaniem dziecka, czyli to jest dla mnie zasada kluczowa. Czyli obserwować dziecko, jeżeli coś sprawia mu trudności, to wybierać i dobierać tak metody, tak i repertuar, żeby sprawiało mu to radość. Proszę, naprawdę to jest dla mnie najważniejsze, proszę o tym pamiętać, że zupełnie inny materiał do pracy są studenci i młodzież, a zupełnie inno dzieci i... No, musimy tutaj ze szczególnym, jak z porcelaną się obchodzić, więc metoda jest jedna, dużo się uśmiechać, nawet krytykując, czynić to przez uśmiech, a cała reszta zostanie wchłonięta. Także, drogie dzieci, cały świat przed wami, uczcie się śpiewu, na przykład z Dominiką Ziemnicką, wokalistką jazzową i estradową. Dziękuję, zapraszam. Instruktorem wokalnym, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, Dorota Łosiewicz, do zobaczenia.